chill out jak w niedzielny Sunday, bo dziś jest prawdziwy fun day, pełna zabawa i regeneracja, a nie jakaś potępiacja, gdyż dobre ścieżki, na których czuję się jak w Bieszczadach, gdy chodzę po tych ścieżkach, górkach, dolinach i kaskadach, nikt mi nie mówi, co mam robić, a czego nie. Dlatego czuję tu pełne oswobodzenie. Bo po prostu nowe życie zaczynamy dobrze jak mieć, kiedy mamy to wszystko zanotowane jak w reżimie albo zimie, bo po prostu wiem, że wszystko zaczynamy dobrze gnieść, kiedy widujemy drzewa, widujemy kwiaty, wszystko jest dobrze oswojone, kiedy mamy rolników albo górników, to po prostu im dziękujemy za to, że pozbierali kule, pozbierali kopy, no i mamy dobre robokopy, bo wiem, że wszystko zaczynamy dobrze gnieść, ja mam wszystko u siebie zanotowane, nowe życie i nowe sugestie, sprzedajemy jak polskiego kopa, jak polskiego fire kopa. Dobre zbiory to takie, które przynoszą dobre plony i z których możesz być zadowolony. A ja idę sobie na razie piechotą, choć mam nadzieję, że to się zmieni kiedyś, bo tak jest moją ochotą. Chciałbym kiedyś mieć Lamborghini albo mieć Tesla lub mieć Cadillaca, a nie głupiego składaka. I mam nadzieję, że kiedyś to się wydarzy i mi się to przydarzy. Nic się tutaj nie wydarza w nowym życiu, bo po prostu wiem, że nagrywamy z pełną perspektywą. Mamy nadzieję taką szeroką i rozwiązłą. Ja to zaczynam dobrze u siebie prowadzić, jak Lamborghini, albo Tesla, albo Opla, albo PSL Langera, bo po prostu nie mam Messengera ze sobą nainstalowanego. Wiem, że wszystko mam dobrze opisane w nowym świecie. Kiełbaski pojadam, grilluję na zajutrz. Mam wszystko zanotowane. Dzisiaj mamy grilla, no i będziemy sprzedawać dobrego trilla. Ze mnie jest prawdziwy mięsoholik, a nie jakiś weganoholik. I mięso zjadam sobie bardzo często, choć niektórzy mówią, że to nie jest warte tego i że nie rób tego, bo to prowadzi do złego. A ja lubię, gdyż to mi daje energię, daje białko i proteiny i potrzebne też witaminy. Więc jadę sobie kebaba i jadam sobie też hamburgera i nie ma tu żadnego złośliwego burgera. Nowe życie mamy tak dobrze oswojone, bo po prostu czujemy się, jakbyśmy byli nabuzowani, ani jacyś pokrzywdzeni. Mamy życie takie bardzo dobre, które zawsze ma na nas tyle sideł albo wideł, które wbijamy sobie w ziemię, albo w kasę, albo w naszą deperastę. Bo po prostu wiem, że wszystko zaczynamy dobrze gnieść i idziemy sobie teraz polną drogą. Mamy długie trawy, trzeba uważać, żeby się nie potknąć i nie zawlec sobie sidłem. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Siema.